1 2 3 4 5 6 7 8 9 Witam was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym podstawom programowania. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła no, ciąg dalszy tego co było w poprzedniej lekcji, co udało nam się wprowadzić, czyli programowanie w P5.js z wykorzystaniem języka JavaScript. Wtedy wrzuciłem was na dosyć taką głęboką wodę, bo nie omówiłem wielu tutaj elementów ale uznałem celowo, że nie będę omawiał szczegółów dlatego, że was, chciałem was zapoznać tylko z takim ogólnym, z ogólnym, podejściem, ogólnym spojrzeniem na to. Dzisiaj już omówimy sobie szczegóły naszego szkicu. Także zapraszam, zapraszam do processinga, do p 5 w zasadzie. No i wchodzę na stronę p5js.org i wchodzę na mój edytor do pisania tekstu. Nie jestem jeszcze zalogowany. Tu mi się otworzył oczywiście nowy szablon, więc zacznę od wczytania tego, co było w poprzednich, na poprzednich zajęciach. Więc logujemy się. No ja tu już mam zapamiętane, żeby mi ułatwić przy nagrywaniu, ale oczywiście zapamiętywanie haseł no, nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza na cudzych komputerach. Tu mam dobrze strzeżony i szyfrowany komputer, więc mogłem sobie na to pozwolić. No i jestem zalogowany, ale nadal mam tutaj ten nowy szkic. Więc muszę zrobić file open. I tu mam szkice, które są na moim koncie. Jak widzicie, jest tutaj więcej szkiców, dlatego że na tym koncie już pracowałem wcześniej. Ale nas interesuje ten z wczoraj. I ten szkic z wczoraj, otwieram mój pierwszy program. I załadowało się to, co tutaj jest, to, co stworzyliśmy ostatnio. I teraz, właśnie, chciałbym na początku troszeczkę omówić. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał poprzedniego odcinka, no to proszę, o gdzieś tam, gdzieś tam, o, o gdzieś tam u góry w sobie wyjedzie karta i proszę sobie zobaczyć ten odcinek wstępny, odcinek numer 0. A teraz przyjrzyjmy się temu, co tutaj jest. Otóż jest tu podział na dwie funkcje. I w ten sposób się generalnie programuje, no mówię o takich typowych językach programowania, między innymi w Javascriptie. Że wydzielam pewne rzeczy jako oddzielne funkcje. Funkcja, nie należy tego słowa mylić z funkcją matematyczną, bo funkcja matematyczna to jest troszeczkę mniej. Funkcja matematyczna to jest coś, co przyjmuje jakieś tam y, parametry, na przykład jeżeli ktoś na jakim poziomie matematycznym jesteście y, y, oglądając mnie, ale powiedzmy na przykład funkcja sinus, no to przyjmuje jakąś tam wartość kąta i zwraca sinus dla tego kąta funkcja kwadratowa f od x równa się x kwadrat, no to funkcja kwadratowa przyjmuje jakieś x, a zwraca x podniesione do kwadratu. No i w językach funkcyjnych bazuje się właśnie na tym, że funkcja to coś przyjmuje i coś wypluwa. Natomiast tutaj jest programowanie troszeczkę szersze niż w językach funkcyjnych. Tu jest programowanie obiektowe i tutaj funkcja ma również swoje efekty uboczne. Więc można powiedzieć, że to, że funkcja narysowała prostokąt na ekranie, to to jest efekt uboczny tej funkcji. Ona nic nie przyjęła do środka, nic nie przetworzyła i nic nie wypluła. Takie funkcje też będziemy mieli, które będą przyjmować informacje, przetwarzać i wypluwać wynik. Natomiast nasze funkcje, na razie funkcja setup i funkcja draw, te funkcje nic nie przyjmują, nic nie wyliczają matematycznego punktu widzenia, ale mają efekt uboczny w postaci narysowania akurat tutaj tych elementów. No i teraz moi drodzy, funkcja w języku JavaScript zawsze zaczyna się słówkiem function. No, dobra, będą takie nietypowe składnie, gdzie to troszeczkę będzie inaczej wyglądało, ale dla nas na podstawach jest tak. Jest, jest słówko kluczowe function, i potem jest nazwa funkcji. I ponieważ jest tutaj funkcja setup. Gdybyśmy zmienili tą nazwę na kaczka, też by mogło być. Ale Processing, czy p 5 nie wiedziałby, że ma to uruchomić jako pierwsze. Bo ten system ma zaprogramowane, gdybym teraz zrobił sobie uruchom. No i proszę bardzo, płótno tutaj jest jakieś takie dziwnie małe. Jeżeli zrobię Setup. O, to płótno jest większe, pamiętacie z poprzedniej lekcji. Natomiast, jeżeli tu zrobiłem sobie kaczka, no to ta funkcja jest, niby jest wszystko poprawnie. Ale setup nie wie, że ma na początku uruchomić kaczka. A skoro nie wie, że ma uruchomić kaczka, no to nie utworzy mi się tutaj ten, te płótno o rozmiarze 400 na 200. Tylko utworzy się jakieś, nie wiem, to jest chyba 100 na 100, jakieś domyślne płótno. Więc ta funkcja musi się nazywać konkretnie. Musi się nazywać setup. Tak samo funkcja draw. Też processing czy P5.js musi wiedzieć, że to uruchamia, uruchamia w kółko. Gdybym to nazwał indyk, no to co się dzieje? Nic nie ma. Dlatego, że moje płótno zostało stworzone, ale nawet nie weszło do części nadaj mu kolor. Czyli to płótno jest no, po prostu w kolorze strony. Więc tu musi być konkretne. Konkretna nazwa. Z czasem będziemy pisać swoje funkcje i wtedy możemy je nazywać po swojemu. Natomiast pewne funkcje są nazwane konkretnie. I teraz funkcja zaczyna się oczywiście słówkiem function, setup. Te nawiasiki tutaj, chociaż puste, muszą być, z czasem się okaże dlaczego. I tu jest ważny element otwierający nawias klamerowy. I odpowiadający mu tutaj u mnie w linii czwartej, zamykający nawias klamrowy. To jest początek funkcji i koniec funkcji. Niektórzy piszą to w ten sposób. To nie ma znaczenia. Są różne style programowania. Akurat tutaj styl programowania jest taki, żeby był no, nawias na końcu w tym miejscu. Ale jeżeli będziecie pisać w ten sposób, to również to zadziała. No, i wewnątrz tej funkcji, to jest, jeżeli ktoś z nas programował na przykład w Scratchu, no to wewnątrz tej, ta funkcja to jest tak jakby bloczek. I wewnątrz do tego bloczka możemy wstawiać inne bloczki. I mamy tu bloczek, który nazywa się Create Canvas. I ten, ten bloczek został zaprogramowany przez kogoś. Nie wiemy, co tam jest w środku. To jest też funkcja, taka jak nasza funkcja Setup. Ale ktoś to zaprogramował. No akurat twórcy p 5 jsa i mamy to do wykorzystania. <noise> mamy to do wykorzystania. No i znowu jest jakaś nazwa. Tym razem nawiasy już nie są puste, bo podajemy mu informację, jaki rozmiar ma być tego canvas. I na końcu jest średnik. W wielu językach spotkacie ten średnik na końcu. Chociaż w niektórych on nie będzie obowiązkowy. Na przykład w Pythonie ten średnik na końcu może być pominięty. Podobnie w JavaScript, jeżeli ja te wszystkie średniczki tutaj sobie usunę, uruchomię, dokładnie działa tak samo. Czyli albo średnik, albo przejście do nowej linii tutaj powoduje mu, że kończy mu się ta linia. Ja jednak lubię te średniki, dlatego że programuję też w innych językach, takich jak Java, C++ i w tych językach te średniki są już, już obowiązkowe. Więc skoro tutaj nie przeszkadzają, to żeby już się nie uczyć pewnych nawyków od nowa, no to korzystam z tych średników i zresztą szablon, który powstał, jak widzieliście, też te średniki miał. Czyli twórcy tutaj p5.js -a poszli w tym kierunku, żeby te średniki były. No i teraz tak, czyli omawiamy funkcję setup. Po uruchomieniu, po zrobieniu play, P5JS wie, że ma uruchomić to setup, czyli wchodzi tu, tu znajduje jeden bloczek i wykonuje sobie ten bloczek, wykonuje sobie tą funkcję. Kończy to i następnie znowu, poza naszymi plecami ma zaprogramowane tak, jeżeli spotkasz funkcję draw, no to ją wykonuj, ileś tam klatek na sekundę. No i teraz... Yy, no, te puste linie tutaj mogą być, nie muszą być, to nie ma znaczenia. I teraz wykonuję znowu ten bloczek odtąd, dotąd w linii 12. I dlatego tak ważne jest, moi drodzy, żeby panować nad tymi nawiasami, bo jeżeli nad nimi nie zapanujemy, a często początkujący mają z tym problem, to mogą się dziać dziwne rzeczy, jeżeli zapomnimy na przykład tego nawiasu tutaj. No, już mi tu wyświetla na czerwono pewne błędy, tak? Już jest pewien problem. Jakby tego chciał uruchomić, to na dole, tutaj, wyskoczył mi błąd. No, nie widzicie do końca tego błędu, bo ja wam troszeczkę zasłaniam. Spróbuję się chwilowo wyłączyć. I teraz widzicie cały ten błąd, który tutaj jest. Że no, jakiś nieuchwycony, błąd składni, niespodziewany koniec. No bo dla niego początek nawiasu jest tu. Koniec nawiasu jest tu, czyli to jest jakby całość. No i nie wiadomo, co tutaj wewnątrz pojawiła się jakaś funkcja, która się nigdzie nie kończy, tak? No, albo brakuje, można też interpretować to w ten sposób, że czytamy: tu jest ta funkcja, ale brakuje jeszcze końca. No ale gdyby był koniec tu, no to byłoby setup obejmował całe to. Czyli musimy myśleć nad tymi i to niestety jest dla osób początkujących problem, dlatego się tyle nad tym skupiam. No, myślę, że już mogę wrócić do Was. Dlatego się na tyle nad tym skupiam, że wiem z doświadczenia nauczycielskiego, że uczniowie bardzo często mają problem z tymi nawiasami. No, i następna rzecz, którą tu widzimy, to są takie wcięcia. Te wcięcia znowu nie są potrzebne. Ja mógłbym mieć teoretycznie program, który wygląda w ten sposób. I on będzie działał dokładnie tak samo. JavaScript sobie z tym poradzi. No, takim wyjątkiem w programowaniu jest język Python, gdzie faktycznie te wcięcia muszą być co do. Spacji co do milimetra ustawione. W językach, kiedy takich jak JavaScript, Java, C yy, i wielu, 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 w zasadzie chyba tylko Python z tych mi znanych yy, ma, ma to obostrzenie, że muszą być te wcięcia. W innych językach te wcięcia są po prostu do, do, dobrowolne. Ale brak tych wcięć powoduje, że za chwilę nic z tego nie będziemy rozumieć. Dlatego często editor ma, i ten też ma, edit, tidy code czyli uporządkuj, tidy, wyczyść, tak, uporządkuj ten kod i on go wtedy układa ładnie. I warto z tego korzystać, tu jest nawet skrót shift tab, ale nie wiem, czy ten skrót będzie w każdej przeglądarce działał, shift tab, no u mnie akurat zadziałał. I w tym momencie uporządkuje nam ten kod. I to jest też ważne, bo jeżeli zgubimy jakiś nawias i damy właśnie te porządkowanie kodu, to widać, że to się przesunęło. Dlatego, że on uznał, że to jest wewnątrz funkcji setup. Jeżeli przywrócę nawias, shift tab, shift tab, no to już się to przesunęło do boczku. Więc te wcięcia są dla programisty. One są po to, żeby ułatwić nam, naszym mózgom, rozumienie. Program sobie poradzi, Program, programowi wystarczą te nawiasy klamrowe. Nam to nie wystarcza, i dlatego warto od samego początku uczyć się już też. Porządnie porządkować ten kod. No, dzisiaj taka lekcja jest troszeczkę mało aktywna. Nie mamy tutaj no, za dużo nowych ćwiczeń, ale musimy sobie to omówić, żebyście rozumieli, z czym pracujemy. Że jak przejdziemy do dalszych zajęć, no to będziecie wtedy, prawda, już świadomi, co tu się dzieje. No i każda z tych funkcji background, stroke, stroke weight, rect, ellipse. Y, stroke, weight, point. To są funkcje, które zostały przez kogoś napisane. I w prawdziwym programowaniu też tak to wygląda, że nie jedna osoba pisze wszystko. Tylko korzystamy po pierwsze z tego, co napisali inni, gdzieś z internetu ściągnięte albo kupione, w zależności jaka jest licencja, jakiejś biblioteki, ale korzystamy też z, te, z tego, co napisali nasi współpracownicy w zespole. Mało jest takich programistów, którzy piszą samodzielnie całość od początku do końca. Więc znowu pewne funkcje, które ktoś dla nas napisał. My się nie zastanawiamy, co one robią. Znaczy, powinniśmy wiedzieć, co one jaki dają efekt, ale co one tak w środku tak naprawdę mają, to nie do końca się musimy zastanawiać. Nie interesuje mnie, co robi funkcja background, która, yy, która mi robi to szare tło. Nie interesuje, że efektem jest szare tło, ale jak ona to robi, jak ona jest zbudowana w środku, to już. No, nie zastanawiałem się nigdy na tym. Można to sprawdzić akurat tutaj w p ie ale mi to jest niepotrzebne. Mam funkcję, która się nazywa background, no i tu jest też ważna nazwa, że jak nadajemy nazwy, to one powinny mówić, co robi ta funkcja. Jak się będą funkcje nazywały kaczka, indyk, wieloryb, krokodyl, no to powodzenia, nie? Albo A, B, C, D, E, F. Dlatego funkcje w procesingu są opisane konkretnymi nazwami. I te same funkcje z processinga, czy większość tych funkcji, została przeniesiona do p5.js-a, dokładnie z tymi samymi nazwami. Więc background było w processingu w Javie i background jest w p 5js w Javascriptie. Nie dlatego, że Javascript ma taką funkcję, tylko to jest funkcja napisana przez twórców tego środowiska. No i teraz, skąd ja wiem, jakie są te funkcje? No, uczę się. Z dokumentacji. Te już znam na pamięć, nie? Tu nie muszę sięgać do dokumentacji. O tym będziemy sobie jeszcze osobne zajęcia robić, jak szukać w dokumentacji. Na razie przyjmujecie to, co ja Wam tu podaję. Czyli podałem funkcję jedną, drugą, trzecią. No i użycie tej funkcji czasami wymaga jednego parametru. Czasami wymaga, tak jak tutaj kwadrat czy elips, yy, ma, które mają po cztery parametry. Czasami są dwa parametry, tak jak dla point. Jeżeli też tego do tej pory nie było, chcemy sobie coś opisać dla siebie, to możemy dać dwa ukośniki i wszystko to, co tu piszemy, na przykład ustawia kolor tła, to JavaScript to ignoruje. Czyli dwa ukośniki w prawo, jest to ignorowane. I też w sporej liczbie języków tak to jest, czy w Javie, czy w C++, czy w C Sharpie, w Pythonie jest to krzyżyk. No ale Python ma ogólnie inną składnię. Natomiast w większości przypadków, w większości języków programowania coś takiego występuje właśnie, slash, slash, i do końca linii możemy opisać, co tam chcemy. Więc można sobie w ten sposób też pewne notatki, zwłaszcza na etapie początkującym, robić, żeby wiedzieć, co tu się dzieje. W przykład weight. No mi to od razu mówi, że to jest grubość linii, ale no, stroke weight, czemu ta waga, czemu to tutaj? Nie każdy może to od razu rozumieć. I można sobie to opisać. Ja tu piszę komentarze po polsku. No, bo zwracam się do początkujących, natomiast dobrym zwyczajem jest w ogóle pisać te komentarze po angielsku, bo nie wiadomo, kto do naszego zespołu dołączy z czasem. No i jeżeli komentarz będzie mówił coś mądrzejszego niż po prostu, że jest to grubość linii, no to osoba, która dołączyła do naszego zespołu, może chcieć to zrozumieć, no a wtedy warto to mieć w języku angielskim bardziej uniwersalnym. No ale dla osób początkujących. Język polski jest tutaj pewnym ułatwieniem i tak już jest to nowy język, język programowania. A do tego jeszcze dokładać język angielski, który nie dla wszystkich jest językiem biegle opanowanym, no to jest to, jest to może za dużo. Myślę, że w tym odcinku to by było już, moi drodzy, pomału tyle. I było to omówienie takich podstaw składni. Zachęcam Was do przećwiczenia tego, co było tutaj. Z tego odcinka może nie ma wprost ćwiczeń, ale z odcinka poprzedniego ćwiczenie jest takie, żeby utworzyć sobie właśnie ten projekt, żeby spróbować się tym pobawić, spróbować pozmieniać te parametry. Teraz możecie już jakby też spróbować coś popsuć. Widzicie, że na dole pojawiają się te błędy. Możecie spróbować sobie też, jak działa porządkowanie kodu, czyli tidy code, po to, żeby to środowisko pomału opanowywać. Ponieważ nic tu nie zmieniłem w tym kodzie mądrego, to nie będę mu zmieniał nazwy, tylko zapiszę go. Po prostu save jako ciąg dalszy tego samego projektu pod nazwą mój pierwszy program, i w następnym odcinku będziemy sobie go rozwijać. A na chwilę obecną do zobaczenia, cześć i pa.